Ten nowy policjant nazywa się Gryfuś i jest to policyjna maskotka województwa zachodniopomorskiego. Przy dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką udało nam się ściągnąć maskotkę dzisiaj do Szczecinka i tak naprawdę pokazać Gryfusiowi, jak piękny jest Szczecinek. A że policyjna maskotka niesie ze sobą pewne zadania do realizacji, spotkaliśmy się właśnie w bibliotece, w miejskiej bibliotece publicznej, gdzie po pierwsze Gryfuś namawia do czytania książek, ale mądrych książek z morałem. I tym razem dzieci usłyszały już po raz pewnie kolejny bajkę Czerwonego Kapturka, w której kryje się morał, żeby dzieci prosto dążyły do celu, nie zbaczając z drogi. Mówimy tu o bezpiecznej drodze do szkoły, jak również o tym, żeby nie rozmawiały z przypadkowo napotkanymi osobami, ponieważ zawsze taka znajomość niesie za sobą pewne ryzyko. Myślę, że Gryfuś zaskoczył wszystkie dzieci, które oniemiały z zaskoczenia. Dzięki temu, że maskotka razem z nami dzisiaj będzie współpracowała przy różnych działaniach, chcemy troszeczkę dzieciom pokazać, że nauka nie zawsze musi być smutna i poważna, niesie za sobą wiele radości, a myślę, że dzisiejsze spotkanie z Gryfusiem na długo utkwi w pamięci dzieci i będą pamiętać morał z książki, że z nieznajomymi nie rozmawiamy. Zaraz po spotkaniu w bibliotece, właśnie trwa 5 minut dla reporterów, dzieci robią sobie pamiątkowe zdjęcia z Gryfusiem, udamy się do przedszkola publicznego imienia Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku. Tam zaczniemy krótką pogadanką o bezpieczeństwie dzieci na drodze, a później razem z Gryfusiem przejdziemy, żeby ćwiczyć umiejętność lub sprawdzić, czy dzieci taką umiejętność już posiadają, przechodząc przez sygnalizację, przez przejście z sygnalizacją świetlną, jak również na tym przejściu, gdzie tej sygnalizacji nie ma i trzeba już być bardziej ostrożnym. Oczywiście do dyspozycji dzieci będą policyjne radiowozy, kłady. Myślę, że to wszystko będzie ciekawym urozmaiceniem zajęć, które już od września w każdym z przedszkoli prowadzone są z paniami przedszkolankami, które uczą i wprowadzają w ten świat bezpieczeństwa i samodzielnego poruszania się ulicami naszego miasta. Później o godzinie 11:40 zawitamy w szkole podstawowej numer 1 przy Placu Wazów, ponieważ Gryfuś tak naprawdę jest maskotką programu Policji Zachodniopomorskiej, a dokładnie pod nazwą Gryfuś. I tam rzeczywiście ten program dotyczy pierwszych klas szkół podstawowych, gdzie dzieci uczą się o bezpiecznych zachowaniach nie tylko na drodze, ale również w kontaktach z osobami z nieznajomymi czy z agresywnym zwierzakiem, ale również takie podstawowe zasady, które pewnie każdy z rodziców każdego dnia przekazuje dziecku, które wypuszcza ze szkoły lub wypuszcza po prostu na plac zabaw.